Cześć, siemanko, witam was na tym kanale Gier Gołda. Witam was Mariusz i jest ze mną tata. Witam, cześć wszystkim. Witamy was serdecznie na plantacji pszenicy, bo dzisiaj... Tak, dzisiaj robimy ostatni zabieg fungicydowy w pszenicy. Typowa ochrona kłosa. Troszeczkę ten zabieg jest przeciągnięty, czyli celowo jest opóźniony z tego względu, że krótko przed wykłoszeniem dawaliśmy tutaj elatus i protokonazol. Do tego domieszaliśmy trochę modusa i chodziło nam o skrócenie do kłosia. I tak jak tutaj ładnie widać, że to do kłosie jest skrócone. Dlaczego tak robiliśmy? Dlatego tak robiliśmy, że było sucho. Cała wiosna była sucha, więc ta pszenica nie była mocno skracana. Dawka była obniżana z tego względu, żeby jej nie zniszczyć, tak? Nie zabić. Stwierdziłem, że trudno, trzeba się dostosować do warunków. Poczekałem, przyszła woda i było skracanie później właśnie z tym etefonem po to, żeby skrócić jeszcze to do kłosie. I co? I wygląda to całkiem nieźle. Tutaj poprzeczka, tu jest początek pola, tak? Tutaj zawsze zaczyna pryskać, więc efekt skracania jest taki dziwaczny, nie? Ona jest poszarpana. To nie? Zresztą tutaj widać. No, to zresztą tutaj widać, nie? W łamie to wygląda zupełnie inaczej. Zaraz się przejdziemy, bo tutaj jeszcze nie było pryskane. Tak, tu jeszcze nie było pryskane, bo Grzesiu już pryska. Nie wiem, czy go będzie widać. Jaki jest efekt etefonu, że tam, gdzie jest opryskane, jest ciemniejsze, nie? Widać tak, po prostu, widać, że to się błyszczy, nie? To już się... Nie etefonu, przepraszam. Metkonazolu, bo znowu w poprzednim odcinku wdarł się w błąd. Wdarł się w błąd z... dawką i na zoomy. Z inazumą, dokładnie. Bo to 2 kilo magnezu szło, a nie... Tak, a 0,2 i na zoomy. Tutaj poprzeczka jest obsiewana inną odmianą, bo nam zabrakło. Generalnie cały łan jest obsiany juttą. Może wejdziemy w tą juttę tam. O dzisiejszej nocy, widzowie, wczoraj w sumie wieczorem i dzisiaj nad ranem. Tak, spadło u nas 30 litrów wody. I to widać. I to widać. Fajnie to widać. O, tutaj jesteśmy w jutcie. Jesteśmy w jutcie. Kłosik jest całkiem fajny. Właśnie przez to, że nie skracałem jej agresywnie, kłos jest troszeczkę taki, jak to się mówi, rozbiegany, ale to dla niej jest lepsze niż bardzo agresywne skracanie, bo można było głupot narobić w tych warunkach. No i co? Wydaje mi się, że jest dobrze. Jest sztywna, nie jest za wysoka. Jest ok. Teraz dajemy tylko metkonazol. Metkonazol i coś tam na robala, na skrzypionki. I dodajemy 35 litrów RSM-u. Dlatego zaczęliśmy właśnie teraz wieczorem pryskać. Temperatura jest w granicach 19 stopni i spada, także mam nadzieję, nie będzie tego efektu parzącego. Właśnie o to nam chodzi, nie? Tak, tak, żeby jej nie poparzyć, nie? No i co? No i fajnie. Liczymy na to, że uda się to zebrać w fajnym stanie, że dotrwa ta plantacja. Troszeczkę się wyprzenicę w zeszłym roku jako opóźnialiśmy. I wydaje mi się, jest to lepsze rozwiązanie w naszych warunkach, bo przez ostatnie kilka lat zawsze z tym te wczesne pszenice trafiały w bardzo stresowe, z krytycznymi fazami trafiały w bardzo stresowe warunki. Opóźniony siew jakoś inaczej to przebiega i to zresztą widać. Po prostu faza pszenicy trafiła w inną jako fazę, tak? Nie. Tej suszy. Dokładnie. W trakcie suszy ona była w opóźnionym,
w opóźnionych fazach rozwoju i nie miało aż tak destrukcyjnego wpływu na kłos, na efekt finalny, tak? Zobaczymy. Tutaj wypraktykowane mamy, że siejemy pszenice, które licząc od stycznia mają 206-208 dni wegetacji. Takie się tutaj sprawdzają. Próbowałem z wczesnymi pszenicami, czyli gdzieś tam na poziomie 194-198 dni. No nie zawsze ten plon był obcinany, bo źle trafiało w suszę, nie? A susze będą tutaj co rok. Także... Klimat się zmienia przede wszystkim, to też już działa inaczej niż kiedyś, tak? Dokładnie. Pszeniczka jest fajna. Tutaj w tym kompleksie mamy 66 hektarów pszenicy. Tak, bo tutaj mamy dwa kawałki. Tak. No i co? I fajnie. Był jeden zabieg na chwasty robiony jesienny. Nie było żadnych poprawek, ale jest okej. Okay. Nie ma nic, nie? Nie ma żadnych obcych roślin. No super. Wygląda to fajnie. Musimy w jakimś... Może będziemy mieli chwilę, to też pokażemy widzom tą wsiewkę trawy, którą robiliśmy na wiosnę. Ogólnie nie? My już dzisiaj było zapytanie na społeczności, czy zrobimy objazd pól. Aha. I ja już odpisałem w komentarzu, że my się od 2 tygodni do tego zbieramy, no, tak? No nie ma czasu, nigdy nie ma czasu. Ale teraz to nam będzie ułatwiał nowy sprzęt. No tak. Nowy sprzęt. Dzisiaj będą ujęcia z nowej maszyny. Dzisiaj jeszcze nie, bo dzisiaj się uczę, tutaj do filmu nie będą wstawione. Do tego? No coś tam nie, bo i bateria, nie? Aha. Tak, po prostu się uczę, ale mianowicie zakupiłem drona, nie byle jakiego drona już. Mam nadzieję, że będzie nam służył i pomagał w nagrywaniu. Ale też do monitoringu pól właśnie. Chodzi o to, żeby sobie przelecieć wszystkie pola dronem. Wtedy jest pełniejszy obraz tej plantacji. Też nie pryskasz, to też nie widzisz tego, nie? No tak, nie ten. Ja już mało pryskam, także nie widzę. Muszę całe pole złazić, a tak dronem się przeleci i widać. Także widzę. Co mnie zaskoczyło w tym roku, że ani razu nie stosowałem morfoliny na mączniak. I tego mączniaka tutaj nie ma, nie widać. Jest czyściutko. Czyli te inne substancje, które stosowaliśmy, spisały się na medal. Fakt jest taki, że myślałem, że zrobimy tą pszenicę na 3 zabiegach. Jednak zdecydowałem, że jednak nie, że robimy na 4-zabiegowy system ochrony. Przy czym jeden to był taki półzabieg. Czyli obniżone dawki jakichś tam 2 triazoli, żeby tam chwilowo tylko zabezpieczyć. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Teraz fajnie, bo spadła woda, metkonazol fajnie nam zabezpieczy kłos przed fuzarium. I czekajmy żniw. No, miejmy nadzieję, że będzie ok. Wizualnie? Tak, na dzień dzisiejszy wygląda, w przypadku pszenicy, wygląda to bardzo optymistycznie, tak? Bo jeżeli na przykład chodzi o trawy nasienne, no to ten rok jest słaby na trawy nasienne. Zobaczymy, co nam wyjdzie z jęczmienia zimowego. Zobaczymy, co nam wyjdzie z rzepaku. Kombajn zweryfikuję. Dokładnie, no. Zobaczymy. Bo było też tak, że się wjeżdżało w piękny łan w ubiegłym roku pszenicy, bardzo... No ale ubiegły rok był zupełnie jakby inny niż ten, tak? Przebieg pogody, tak? Tak? W czerwcu było bardzo mało opadów, były bardzo wysokie temperatury. W tym roku, no dzisiaj mamy 21 czerwca, tak. No a tej wody jest... Jest. Jest, po prostu jest. No było źle, ale jest okej. Okay. Jest ok. I tak naprawdę tych wysokich temperatur nie mieliśmy było. Dwa dni. Dokładnie. Dwa dni. Teraz niby od jutra mają być kilka dni jakiś tam. No i znowu bez deszczu jako. Jakieś burze pewnie będą. No zobaczymy co to będzie. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że będzie w porządku. Ładnie to się prezentuje, naprawdę. No nie wiem, czy kamera to pokaże, tak wiesz. No na ile możemy, na tyle pokażemy. No.
No. Ale, ale widać, że był stres, nie? Bo zobacz, spójrz, końcówki liści już tutaj. Tak. Już tutaj się działo, nie? Że ona no już przechodziła, dostawała stresu. To też może być stres po chemii, tak? Po wcześniejszym zabiegu. No ale na to już nie mamy wpływu. I dzisiaj mamy przygotowania. Zaczynamy ogarniać kombajn do żniw. Kombajn odpalił przedwczoraj bez problemu. Wyjechaliśmy nim, bo też byli chłopaki z Agrosieci, tutaj wał wymieniali. Taka akcja była serwisowa. No, ale do czego zmierzam? Kombajn został włączony silnik, odpalony, wyjechaliśmy z hali. No i gdzieś ropa zaczęła lecieć. No zaczęła, wiecie, pociekać i tak dalej. I efekt jest taki, że gdzieś jest przeciek, tak? No. Jak tata krzyknął, że gdzieś ropa leci, wiadomo, zgasiłem kombajn, wyszedłem na bok, patrzę koło zbiornika. No i pierwsze co? Człowiek co robi? Idzie do góry, otwiera wszystkie tutaj klapki i przygląda się gdzieś na silniku, bo silnik oczywiście jest cały w ropie, w dieslu. No, no i przyszło co do czego. Otworzyliśmy tutaj chłodnicę, żeby dojść do chłodnicy głównej, jak i chłodnicy paliwa i oleju. No, powiedziałem o trzech chłodnicach, mamy dwie. Mianowicie chłodnica paliwa, która się tutaj znajduje, była, bo ona idzie tak po skosie, tu i tu miała przeciek. Normalnie strumyk lecił. Ale dlaczego to się wydarzyło? Nie mamy zielonego pojęcia, bo widać ewidentnie, że zostało uderzone czymś. No okej. Śmigło, nie? No tutaj łożysko jest rozlatane, okej. No śmigło mogło uderzyć. Na śmigle zero znaków. Druga sprawa. Ta chłodnica jest bardziej wysunięta niż ta od paliwa. Więc... No kurczę. A najlepsze jest to, że przecież jesienią kombaj czyściłem. W sensie czyściłem, no my powietrzem go czyścimy na zimę. Wiosną go myjemy. Ostatni raz przepalałem kombaj w marcu i było wszystko ok. A dzisiaj co widzowie? A dzisiaj zacząłem wymieniać noże. Te noże już nasze. No nie ma tych noży, tak? Wymieniam na nowe. W sensie nowe. Lekko użyte, ale nowe, tak? No. Łańcuch ten był w ubiegłym roku wymieniany. To on raczej zostanie. Tego trzeba będzie sprawdzić, aczkolwiek też w ubiegłym roku go wymienialiśmy. No i tradycyjnie łańcuch na gardzieli trzeba będzie wymienić tutaj od napędu. On to jest akurat nowy łańcuch, idzie na cały sezon, bo się tak rozciąga. Kombajn do mycia jest cały. Będziemy go myć, tylko chcemy tutaj właśnie z grubsza go pogarniać. No i najgorsze jest to, że ten cały układ powietrza muszę go zmywać, odtłuścić, bo jak paliwo leciało, no to poleciało na tą główną chłodnicę. To wszystko zaciągnęło. Tylko głupstw narobiło. Ale powiem wam szczerze, całe szczęście, że to zrobiło teraz niż w sezonie. Bo w sezonie wiadomo, jakby to się skończyło. Mamy co mamy. Dobra, ja się tak zagadałem, a musimy. Trzeba wracać do roboty, to kręcić. Chciałem kluczem elektrycznym ogólnie, ale jak na złość brakuje. No. Bo jest za długi. No
I mam, moi drodzy, zmienione te noże. Wstępnie już osłony pozakładałem, tam, żeby kombajn jutro idzie do mycia i żeby tam się do środka woda nie dostała. A miałem odkręcone dwie od spodu i tutaj na po bokach miałem też jeszcze pod, nic nie widać, po dwie osłony takie pozakładane. No i to trzeba go umyć, bo ma być bardzo ciepło, więc stwierdziliśmy, że jutro go umyjemy. I co? Z tym trochę zajdzie. Kurde, te paliwo najgorsze na silniku. Ajej. No. A tymczasem musimy przejść do siódemki. Siódemka nam troszkę inaczej brakło. Zaczęło jej brakować mocy. Jo. Turbo musimy z tatą wykręcić, wiecie? Biorę skrzynkę i idziemy. No i co, będziemy? Psujemy, nie? No musimy wydrzeć tą turbo. Turbo spężarkę. Siódemka na mocy. Moc utraciła. Nie, no, wczoraj był chłopak z serwisu i zdiagnozowane zostało jednoznacznie, że turbosprężarka gdzieś już się przyciera na zmiennej geometrii, ten zawór. Dlatego dzisiaj wyciągniemy tą turbosprężarkę i wyślemy do naprawy. Trzeba go przygotować do pracy. Tak, na sezon. No. Dobra. Nie ma co, panie. Jedziemy. Co ci tam trzeba? Pewnie trzynastkę jakąś. Dobra, całą tą osłonę musimy odkręcić. Pozdejmować te przewody powietrza. Będziemy coś tutaj dopiero widzieć. Co tu 15? 15, no. Mówię, że nie widać, żeby turbina była rozszczelniona, ale ma luz na. Ojej, kto no. Ale to jest ostatni moment na regenerację, bo nie ma jeszcze opiłków, nic. Trafiony w punkt. Tak, nic tu się nie działo. Turbinka wyjęta, składamy wszystko. Turbina już pojechała nawet. Już pojechała, tak. Kurczę. No dokładnie. W kubocie tam olej spuściłeś, tak? W moście. Tu trzeba będzie uzupełnić. Znaczy uzupełnić, no zalać. No, zalać, no. Wymiana po prostu olej w mosta. Co roku to robimy. Tak. U nas jeszcze tak naprawdę został kombajn i siódemka jeszcze tylko do ogarnięcia. Tak. I ładowarka. No i ładowarka. Ja mam trzynastkę. W ładowarce jeszcze pompa wtryskowa nie domaga. Czy będzie też w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej wyciągniemy pompę wtryskową. No już taki zbieg, nie? Że wszystko no, na raz. Ale to trzeba porobić teraz. Bo to wyrzuciłeś ten. Na błotniku jest, wiesz? Ja tam sięgnę, bo to widzę, bo wysoki jestem. Słuchaj, te graty, te śruby, bo tu więcej nic nie ma, nie? Ja wstawię do kabiny. Tak. Maskę opuścimy, tak. Żeby te siłowniki nie trzymały. Gdzie to szło? Co? No gdzie? Dobra, zaraz. Tu? A. Widzisz jaką? Widzisz jakiej nasadki brakuje? Nie. Zaraz. Ona pewnie na górze gdzieś jest. A, przy kluczu mam przecież. Mam jeszcze klucz. Tam jest wszystko, nie? Wszystko. Okej. Dobra, musi czekać na drugą turbinę. Znaczy na drugą, no? Na zregenerowaną. Thank you.
Mnie to tylko jedna rzecz zastanawia. Dlaczego w każdym ciągniku te wlewy właśnie na mostach nie zrobią od góry normalnie, po ludzku? No wizjer ma z boku, no w porządku, bo musi być, tak? A po prostu normalny wlew. Powinny być jeszcze odpowietrzniki do mostu. Tak, a tak naprawdę traktorem przejedziemy kawałek, aby olej rozgrzać i trzeba odkręcać ciśnienia puszczać, no. W tym 6.9 chyba John Deere jest odpowietrznik mostu. Chyba nie. Nie? Nie, bo Grzesiek wiem, że coś odkręcał i mu olej buchnął. Ja to samo w RC miałem w ubiegłym roku. Ciśnienie. A tutaj spuszczałem ciśnienie, nie walło. Dobra, mamy jako piątkę. Dobra. Piątkę też miało tu wchodzi, nie? Dobra, dobra. Właśnie oleje w mostach to generalnie tak robimy przed sezonem żniwnym, nie? No bo teraz czas jest na to, nie? Tak, czerwiec, początek lipca i tak co roku i wymiana filtrów od razu. Powietrza w traktorach. Tutaj gdzieś 8 litrów było, nie? Tak. No, też już mamy tyle nalewaków, że do każdego rodzaju oleju, nie? Każdy nalewak osobno, żeby już nawet nie mieszać. Tak, no bo tutaj do mostu lejemy LS90, do dzwonnic lejemy 85-140, gęściejszy olej. Można by lać ten sam, no ale tak robimy. Jest no to jest od lat już, nie? Tak. To już jest od lat. Mogą być niefajne, jakiś grat albo coś. No, to jest właśnie ten okres się zbliża, nie? Że tu już jest... Teraz już można głupo narobić. W którym to roku żeście się z dziadkiem jeszcze szykowali do żniw i w niedzielę wieczorem burza przeszła z 38 hektarów rzepaku, 8 ton tylko zebraliśmy? 2.8 to 2.9. Z 38 hektarów, widzowie, i to wiem, bo za dzieciaka to byłem na polu, to 8 ton rzepaku się tylko zebrało. No. 15 minut gradu, ale to był potężny grad. Niedziela, godzina, pod wieczór jakoś, nie? Już był zdesykowany, no na drugi dzień mieliśmy kosić. No. Olej wlany. No, kończymy na dzisiaj, bo mamy trochę papierowej roboty. Która to jest godzina? Koło czwartej. Aha. No ciągle coś jest. Nie? No Grześka teraz nie ma, bo nocki miał i to tak. No Grzesiu jutro będzie. Jutro będzie. Ale to dobrze, bo przy myciu kombajnu no. Będzie mi potrzebny, bo ładowarką. Wiesz, gdzieś podjechać, podnieś mnie. No. Łatwiej będzie, nie? Tak. Dobra widzowie, to myślę, że tym akcentem byśmy kończyli dzisiejszy odcinek. Taki miks to jest, bo mamy i pryskanie wtedy. Aha, i dzisiaj mamy turbinę, ja coś tam przy kombajnie mam, także... No taka codzienność na gospodarstwie. Codzienność, po prostu z kilku dni to jest odcinek. U nas tak naprawdę czasem to ciężko jest nagrać odcinek. No... Na wariata wszystko na wariata, bo nie ma czasu. Bo nie ma czasu i to... Niby jest co nagrywać, ale nie. Ale nie ma jak. No nie ma jak. Nie ma jak. Dobra widzowie, dzięki za oglądanie i do następnego. Do zobaczenia. Hej. Na razie.